zgodnie z planem wycieczki, obiad, kolacja, jedzona jest w mieście. A następnie część wycieczki jedzie na samodzielnie zorganizowany rejs po Newie. Jeszcze coś, 8 minut, ja na kurwę сейчас выезжаю. Да, если что, не ждите моих на чижика-пыжика, загрузим. Значит, призывают США, понимаете, там США верховодит. Да. Там не хохлы, не Украина, им не надо того, что им насаживают сейчас. Rejs rozpoczął się o godzinie 19. No i parasole też są tutaj. A co nie zobaczę? Akurat okna są na dobrej tej. Nieba nie muszę oglądać, a też widać. No, o, jaki potłuczony, kurno. I zaczynamy my nasz путь z samego historycznego centrum Petersburga. Справа, ну сейчас справа, остров, Заячий остров. Зоопарк Ленинградский, память об этом подвиге. И деревянный мост. Гранитный мост. Деревянный, деревянных мостов было много. На Неве были деревянные мосты. Сейчас деревянные мосты только на малых реках и каналах можно увидеть. Это не деревянный мост, это только на малых реках и каналах. Так, как слышать, mieliśmy też i tłumaczenie. Przepływamy pod drewnianym mostem. Bardzo ładna panorama Petersburga, widziana z wody. Od tego miejsca rano rozpoczynaliśmy zwiedzanie Petersburga. Panoramę nabrzeża uniwersyteckiego zamyka gmach Akademii Sztuk Pięknych. Od roku 1834 nabrzeża Newy bronią dwa sfinksy z twarzą Amenhotepa. Здесь всегда много людей, фотографируются, место популярное. Летим до нас, летим. На чего эти птаки не сидают? Зимно. Благовещенский мост, первый постоянный мост через Неву. Середина 19 века, здесь жила элита 19 века, здесь жили самые богатые люди. Самые богатые люди, поэтому дорогое жилье. Дома стоят... Так, как услышали. W tych domach kiedyś mieszkali bardzo bogaci ludzie. Tym mostem przejeżdżaliśmy autokarem, a teraz pod nim przepływamy. I my z wami z prawa, Dworcowa, nabrzeże, Zimni Dworiec. Fasad Zimni. Teraz przepływamy w pobliżu Pałacu Zimowego. Zielonego cwieta fasad, Ermitażny Teatr. Teatr Ermitażu, ten następny. Cztery muzeum. Jak Katarzyna miała urodziny 7 grudnia, tak obchodzi się rocznicę założenia Ermitażu. Jest taka rocznica. Pogoda trochę nam się popsuła, ale to nie popsuło nam naszych humorów i naszego wspaniałego samopoczucia. I
Три мальчика колхозника нашли зайца в глуши. Три месяца находили, где у зайца уши. Эй, эй, Дуня ма, Дуня девушка моя. Эй, эй, Дуня ма, Дуня девушка моя. Я проснулся в 6 часов, одурел от счастья. Нет резинки от трусов и советской... Допływamy do Aurory, którą żeśmy oglądali od strony nabrzeża. Jeszcze raz! Hoppa! Raz, jeszcze raz, jeszcze mnoga, mnoga raz. Ej, raz, jeszcze raz, jeszcze mnoga, mnoga raz. Ej, raz, jeszcze raz. Rejs się zakończył i wracamy do hotelu. Palaszka na końcu? Tak. Jesteśmy na stacji Gorkowskaja na niebieskiej linii metra. Jest to linia moskiewsko-piotrogrodzka, otwarta w roku 1961. Długość całej linii to jest przeszło 30 km. Linia posiada 18 stacji. Wjeżdżamy do stacji Nevskij Prospekt i przechodzimy na linię zieloną do stacji Gostynny Dwór. Linia zielona o nazwie Nevsko-Wasilijostrowskaja została otwarta w roku 1967. Tak. Długość linii przeszło 22 km i posiada 10 stacji. Na czerwoną? Tak. Przejeżdżamy jedną stację, wychodzimy na stacji Majakowskaja i z linii zielonej przechodzimy na linię czerwoną do stacji Płaszczat-Wastania. No to skoro jesteśmy na linii czerwonej, to już nie ma żadnego problemu. Dojeżdżamy do stacji Płaszczat-Murzestwa i spokojnie dochodzimy do hotelu. Proste, prawda? Następnego dnia przed godziną 9 wyjazd do Peterhofu.